Kolejny projekt uchwały Komisji Komunalnej w sprawie alokacji środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości przez Gminę Miejską Kraków. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Miejskiej Krakowa wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o to, ażeby środki pochodzące ze sprzedaży gruntów przez Gminę Miejską Kraków, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i osób prawnych, były przeznaczone na wykup nieruchomości położonych na terenie tej samej dzielnicy, umieszczonych na liście, nieruchomości przeznaczonych do wykupu przez Gminę Miejską Kraków. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy Piątej Krakowa wnioskuje o ustanowienie sprawiedliwego podziału środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości przez Miasto Kraków. W ostatnich latach kilkakrotnie zaistniała sytuacja, w której Gmina Miejska Kraków nie była w stanie przeznaczyć środków na wykup gminy, na wykonanie pilnego wykupu nieruchomości. Doskonałym przykładem jest chociażby część parku miasta Apollo, która ze względu na nieuregulowany stan prawny nie może zostać poddana rewitalizacji, a ponadto była zagrożona wycinką kilkudziesięciu drzew oraz zabudową wysokościowcami. Brak spójnej polityki w tym zakresie widać chociażby na przykładzie ulicy Bydgoskiej oraz Zagnińskiej, które pomimo licznych problemów wynikających z nieuregulowanego stanu prawnego, pomimo starań dzielnicy, nie zostały dotąd wykupione przez Gminę Miejską Kraków. Dziękuję. Jakieś zgłoszenia? To znaczy, jeśli można by parę przecinków do tego pierwszego zdania wstawić, bo nam się zrobiło strasznie długie i mało zrozumiałe. Konkretnie druga linijka po gminie miejskiej Kraków, przecinek, zarówno na rzecz. W trzeciej linijce osób prawnych, przecinek, były przeznaczone w tej samej dzielnicy, przecinek, umieszczonych na górę. Taki drobiazg, ale żeby to było wydzielone. Nie wiem, czy to były miejsca na przecinki, ale tak mi się wydaje. I druga rzecz, wydaje mi się to uzasadnienie znowu takie troszkę już walczące. Nie wiem, czy aż tak długi jest tutaj konieczny. Żeby kogoś znowu niepotrzebnie nie rozdrażniać. Podobnie jak to było w poprzedniej propozycji uchwały. Jeśli chodzi o jakieś konkretne sprawy, tak, bez doskonałego przykładu i tam dalej tych niepotrzebnych narzędzi. Czyli skończmy na trzeciej linijce wykupu nieruchomości kropka. Ale tutaj to była taka kwestia, którą cała dzielnica się zaangażowała i to była bardzo oczywista sprawa, że tam naprawdę groziło to jakby różnica jakościowa, przepraszam Agnieszka, dokończę po prostu. Różnica jakościowa, odnosząc się do tego, co mówił Janek, odnośnie poprzedniej uchwały, to tam my zarzucaliśmy po prostu, czy jakiś nepotyzm, ja tych rzeczowników na szczęście ich znaczenia nie muszę rozumieć. Natomiast tutaj to jest kwestia, która była po prostu i to faktycznie groziło. Jeżeli można powiedzieć coś na ten temat, tutaj zamysł jest taki, że Rada Dzielnicy wnioskowała o wykup tych działek, żeby można było jakby dokończyć te prace w parku gminy Świętego Apollo. Jakby to cały czas jest aktualne. I jeżeli miasto będzie sprzedawało jakieś nieruchomości na terenie dzielnicy, to chodzi, żeby automatycznie te środki jakby zostały u nas i żeby z pieniędzy z funduszy pozyskanych ze zbywania nieruchomości na terenie dzielnicy piątej, żeby one zostały u nas, żeby to, co jest najpilniejszą potrzebą dzielnicy, było właśnie w tym środku zrealizowane. Nie pan radny Hoffman. Jakby się broni. Mnie się wydaje, że jeżeli porównaliśmy z tą poprzednią uchwałą w zasadzie do niej, do mojego stworzenia, a tą, to oprócz tego, o czym mówił kolega, to jest kwestia, że w tamtej uchwale chodziło o to, żeby kogoś przekonać, że to jest duża szansa, że ktoś się przychyli do naszego postulatu. Tutaj szczerze mówiąc mam wrażenie, że ta nasza uchwała w tej sprawie ma taki charakter troszkę
deklaracyjny, nawet zahaczający o taki publicystyczny. Ten wyrazić swoje stanowisko w danej sprawie, to jest bardzo trudno moim zdaniem, żeby to przeszło, więc tutaj powiedzmy takie bardziej rozbudowane uzasadnienie, na zasadzie przekonywania, może akurat, nie jest szkodliwe, na pewno tutaj nikogo nie wymawiamy. Znaczy, chodzi tutaj o to, żeby te pieniądze nie były przejadane, a i tak będą były z biura budżetu. Znaczy, powiem tak, ja byłam pomysłodawcą akurat tego projektu uchwały, także mnie nie trzeba przekonywać do niego. Nie, ja rozumiem, tylko dyskutuję po prostu już teraz na poziomie taktycznym. Jeżeli można, to... Bardzo proszę. Żeby pogodzić wodę z ogniem, mam propozycję taką, żeby przykład parku między tego a Pawłem uzasadnieniem zostawić, natomiast wyciąć od zdania brak spójnej polityki, której już może budzić czyjś odruch obrony. Ktoś się może tak poczuć. Podajmy przykład, który nam, że tak powiem, bardzo doskwierał braku tego uzasadnienia, natomiast już nie wchodzimy jakby na wojnę z wydziałami miasta. Czy jeszcze jakieś poprawki powstają? Jeśli powstają, to dobrze. Ja może odczytam też moją. Znaczy, pierwszą odczytam pierwszą, którą chcę na pana Edwarda, aby w paragrafie pierwszym wykreślić na wykup nieruchomości i wykreślić tak, położonych na terenie tej samej dzielnicy. Czyli brzmiało to Rada Dzielnicy Krakowa, wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa o to, aby żeby środki pochodzące ze sprzedaży gruntów przez Gminę Miejską Kraków, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i osób prawnych, były przeznaczone na wykup nieruchomości umieszczonych na hierarchicznej liście nieruchomości przeznaczonych do wykupu przez Gminę Miejską Kraków. Dlaczego? Ja może uzasadnię, dlaczego taką poprawkę proponuję. My tutaj mamy za mało terenów w tej chwili przewidzianych do wykupu, czy do sprzedaży przez gminę miejską. No i mogłoby się okazać, że nie skorzystamy na tym nic, więc po co nam taka uchwała? Właśnie tak. Ja tutaj też się przychylam do tej poprawki, także ona jest tożsama z tym, co też ja chciałem zaproponować. Natomiast w uzasadnieniu chciałbym jeszcze takie poprawki, mianowicie w pierwszym zdaniu Rada Dzielnicy Piątej Krowodrza wnioskuje o ustanowienie zamiast sprawiedliwego podziału środków pisać sposobu pozyskiwania środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. Sposobu pozyskiwania środków na wykup nieruchomości przez miasto Krakowa. Pozyskiwania środków na wykup nieruchomości przez miasto Kraków. W ostatnich latach kilkakrotnie zaistniała sytuacja, w której gmina miejska Kraków nie była w stanie przeznaczyć środków. No właśnie, tutaj te publicystyki. Możemy zostawić, czego doskonałym nieruchomości, czego doskonałym przykładem jest część parku imienia świętego Wicetego Paulo Kropka i tyle. Czego doskonałym przykładem, nie, czego przykładem jest część parku imienia świętego Wincentego Paulo, która ze względu na nieuregulowany stan prawny nie może zostać poddana rewitalizacji oraz była zagrożona zabudową wysokościowcami. Przykładami są również ulice Bydgoska, Bydomska oraz Warmińska, która pomimo licznych problemów wynikających z nieuregulowanego stanu prawnego i starań dzielnicy nie zostały dotąd wykupione przez gminę miejską. To jest moja poprawka. Czy jeszcze jakaś poprawka powstaje? Pani Przewodnicząca, w Pana poprawce jest też przykład właśnie tej ulicy Bydgoskiej i Wolańskiej. Tak jak przeczytałem, że... Znaczy, nie, rozumiem, po prostu jest jakby bez zabarwienia intencjonalnego, ale jest, że tak powiem... Ale nie ma tego słowa brak spójnej polityki. Prosiłbym tego słowa od Cynnego, nie boli. Czy możemy tak jeszcze raz, bo się w miejscu czasie. Tak, czyli ja może odczytam całą zasadę. Rada Dzielnicy Piątej Krowodrza wnioskuje o ustanowienie sposobu pozyskiwania
środków na wykup nieruchomości przez miasto Kraków. W ostatnich latach kilkakrotnie zaistniała sytuacja, w której gmina miejska Kraków nie była w stanie przeznaczyć środków na wykonanie pilnego wykupu nieruchomości, czego przykładem jest część parku imienia świętego Ducetego Paulo, która ze względu na nieuregulowany stan prawny nie może zostać poddana rewitalizacji i była zagrożona wysoką zabudową. Innymi przykładami są również ulice Bydgoska, Bytomska oraz Warmińska, które pomimo licznych problemów wynikających z nieuregulowanego stanu prawnego i pomimo starań dzielnicy nie zostały dotąd wykupione przez gminę miejską Kraków. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki, proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. W niej zawarła się też poprawka pana Edwarda Pańsza. Czyli wyrzucamy ten fragment o położonych na terenie. Tak, tak. Czy jeszcze jakieś poprawki? Nie widzę, w takim razie nie będę odczytywał już całości. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie została przyjęta.